Dzień dobry wszystkim w kolejnym vlogu. Właśnie wybieram się do Tomo przedszkola. Muszę tylko znaleźć jakiś automat z piciem, bo nie mam nic do picia. Ponieważ dzisiaj będziemy mieć dzień gotowania z dziećmi i będziemy robić ciasto oraz karę. O, widzę automat, więc tam sobie podejdę. Dzisiaj w końcu uda nam się odebrać klucze do mieszkania i powoli po prostu będziemy mogli sobie znieść takie mniejsze rzeczy, jakieś takie, które po prostu szkoda pakować w kartony, bo kartony nam się ogółem kończą. Zostało nam tylko 5 sztuk, a jest jeszcze kilka rzeczy po prostu do spakowania. Patrzcie, postawili atrapę, nie działa, tylko na aplikacji można. O nie, i co teraz? Dobra, tam jest drugi automat, więc pójdziemy do drugiego. Dobra, jest kolejny automat, mam nadzieję, że kupię coś do picia. Chociaż nastawiłam się na picie z tamtego automatu, ale no się nie udało. Dobra, jest. Dzisiaj jest wielki dzień, w końcu się przeprowadzamy. Wczoraj już takę z teściową poprzekładali część takich mniejszych rzeczy, na które nie starczyło nam kartonów, więc bardzo dużo w sumie powkładali tam, tylko nie mamy tam mebli. To jest ciężko mi odłożyć rzeczy na miejsce, bo muszę poczekać, aż firma przyjedzie. Firma powinna przyjść chyba za jakieś 15 minut. Teraz widzę, jak w podglądzie, jak po prostu bierze mnie uczulenie, że mam oczy takie szklane. I opowiem Wam dzisiaj o takiej jednej sytuacji, która w sumie wyszła wczoraj, bo wczoraj byłam w pracy i zakończyłam swoją współpracę z tą firmą. Jak to w sumie wyszło, bo ja do końca nie rozumiem w sumie, za co zostałam jakby stracona. No ale to opowiem Wam, jak już będę na nowym mieszkaniu. I będę po prostu tam odgradzała miejsce, żeby było, gdzie można postawić meble. Pokażę Wam jeszcze, co przygotowałam dla panów od przeprowadzki. Tutaj jest po herbacie i w środku w kopercie jest 1000 jenów. O tym w sumie powiedziała mi Momoko. Takie mówię, że to jest zwyczaj z Hamamatsu, a właśnie Momoko stamtąd jest, że przy przeprowadzkach powinno dać się takie mini kieszonkowe, żeby po prostu panowie mogli kupić sobie jakiś tam dobry obiad. I oni też w ramach jakby podziękowania nie będą marudzić, że na przykład jeśli postawię na przykład łóżko na lewą stronę, ale potem jednak stwierdzę, że chciałabym mieć je po prawej stronie, to oni mi je poprzekładają i w sumie nie będą marudzili przy właśnie tym takim przerzucaniu mebli czy rzeczy. Pokażę Wam od razu widok z miejsca, gdzie teraz będziemy mieszkać. Jest widoczek na góry, na jakieś budynki, ale tu, tylko teraz jest troszeczkę jeszcze nie widać, ale tutaj jest góra Fuji, tam na wprost. Dobra, jesteśmy teraz w drugim bałaganie, trochę mniejszym niż tam, ale no mam problem z odłożeniem tych rzeczy. Tutaj będzie pokój Tomo. Tu leżą jeszcze w ogóle jakieś kempingowe rzeczy. Miałam nadzieję, że takie od razu je schowa do szafy,
Ale nie, ale teraz zauważyłam, bo tutaj jest japońska szafa i żeby ją otworzyć, to muszę zamknąć drzwi od pokoju i dopiero wtedy mogę rozsunąć tu. I tutaj jest miejscówka, chociaż jest bardzo dużo miejsca, więc nie tylko nawet rzeczy, chyba to ma tutaj będą trzymane, no bo jest dość spora ta szafa. Na tym starym mieszkaniu mamy podobnej wielkości, taką trzydrzwiową, tam w tym japońskim pokoju i teraz jak żeśmy powyciągali te rzeczy, to Tomo po prostu zrobił sobie dom w środku i on za każdym razem jak przychodzi z przedszkola, to wchodzi tam do środka, zabiera swoją lampkę i robi pikniki i je jakieś po prostu tam przekąski. Patrzcie, ile oni już zdążyli załadować, mnie nie było tylko pół godziny, a ciężarówka jest już praktycznie pełna. Po pierwszym dniu przeprowadzki wszędzie leżą po prostu kartony, rzeczy. Jest jeszcze bałagan, bo czekamy na blat do kuchni. Salon mniej więcej wygląda ok. Tomo pokój, tam w jednym kącie też jest mnóstwo kartonów i jeszcze w szafie musimy je rozpakować. Do łazienki nie można wejść, bo nie mamy szafki na buty. A tam stoi karton z butami i w sypialni też stoi mnóstwo kartonów, bo będziemy musieli poprzekładać rzeczy, ale dzisiaj musimy znaleźć taką półkę do łazienki, żeby mieć gdzie położyć chemię, wieszaki, taką rurę, żeby powiesić rzeczy, to wtedy w tamtej szafie też zrobi się miejsce, bo na razie wszystko leży takie, wiecie, rzucone. No i ta półka z butami i myślę, że może do wtorku uda mi się to ogarnąć, bo we wtorek to moje jedzie na wycieczkę. No i przydałoby mi się już po prostu mieć takie normalne miejsce do po prostu do robienia, do życia. A jutro też jest osodzi w przedszkolu, na które się zgłosiłam i muszę też pójść tam posprzątać, więc mam troszeczkę jeszcze ogarniania. Wczoraj po prostu padłam jak mucha i rano musimy iść z Tomo też do lekarza, bo coś zaczyna mi kaszleć. Więc jeszcze tylko pokażę Wam bento na dzisiaj. Dzisiaj jest gyoza. Gyozę kupiliśmy wczoraj w sklepie, już taką gotową, usmażoną. Ryż, tamagoyaki z brokułem, mandarynkę, kiełbaski wycięte w kształt ośmiornicy i jeszcze jednego brokuła. To, co po prostu miałam w lodówce, to musiałam wykorzystać. Jesteśmy 3 dni po przeprowadzce. Zostało nam jakieś ostatnie 10 kartonów plus kilka worków z ubraniami, których po prostu nie mieliśmy gdzie wsadzić. Ale to jeszcze po prostu musi troszeczkę potrwać, zanim pokażę Wam, jak teraz mieszkamy, bo musimy poprzekładać rzeczy kempingowe z walizkami. A że za tydzień jedziemy na kemping, to po prostu nie opłaca mi się teraz tego przekładać na samą górę. Tam u nas w sypialni jest osire, czyli japońska szafa i u góry po prostu mamy taki jakby oddzielny aneks i jeszcze u góry nam po prostu doładowali taki mały składzik, więc tam po prostu chyba pójdą te kempingowe rzeczy, no ale po prostu teraz nam się nie opłaca tego przekładać. No ale wracając do tego głównego tematu, który zaczęłam, o tym jak straciłam pracę, w sumie zostałam zwolniona, albo umowa nie została mi przedłużona. Więc może zacznijmy od tego, że w zeszłym tygodniu, jak próbowałam zgrać filmiki z telefonu, co mi się nie udało i właśnie pisałam o tym, że nie będzie po prostu filmu w tamtym tygodniu, pojawi się grafik. I ten grafik zawsze wskakuje w taką aplikację. No i jak otworzyłam ten grafik, to zobaczyłam, znaczy grafik, najpierw pokazało mi się, że mam zaakceptowane 7 zmian i tymi 7 zmianami były te wszystkie dni wolne, o które ja aplikowałam w zeszłym miesiącu na marzec. No i ja tak patrzę, no są wszystkie dni wolne. Najadłeś się? No to super. No to nie było żadnych takich dni pracujących i się trochę zdziwiłam, więc napisałam do swojej koleżanki Micho, która zawsze mi właśnie pomagała w takich bardziej administracyjnych
rzeczach, jeśli chodzi o właśnie o tą aplikację, no bo już wcześniej miałam po prostu troszeczkę z nią problemów. No i ona się zdziwiła i powiedziała, że nie wie, o co chodzi i że może powinnam skontaktować się z tym właścicielem sklepu. Albo ona i powiedziała, że może po prostu nie ma w marcu tak dużo pracy, gdzie ja znowu słyszałam, że prócz grudnia, to właśnie ten marzec przed zakończeniem roku szkolnego jest bardzo taki, wiecie, busy, że jest dużo ludzi po prostu przychodzi do sklepu, kupuje te rzeczy i nagle się okazuje znowu, że mam za mało zmian albo w ogóle nie mam ich zmian i nikt nic nie wie. Więc napisałam do Take, bo Take też wtedy był na wyjeździe w pracy, pojechał do Fukuoki i zostałam po prostu sama z tym wszystkim, żeby pomógł mi po prostu napisać maila takiego bardziej oficjalnego, żeby on był tym takim wyższym językiem, tym Keigo napisany, żeby właśnie ten właściciel sklepu się nie czuł jakiś tam urażony. No i on mi odpisał na tą wiadomość, ten właściciel, po wysłaniu maila. No i on poinformował mnie, że w lutym kończy się mój półroczny jakby staż. I ja o tym po prostu nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, że trening w tym sklepie na pakowaniu głównie ciastek trwa pół roku, bo w porównaniu na przykład z kombini, gdzie tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do robienia, już nawet nie mówiąc o samej sprzedaży, ale po prostu o tych różnych takich podgrzewaczach, jakichś sezonowych rzeczach. Tam ten trening trwa od miesiąca do 3 miesięcy i ja myślałam, że w tym sklepie jest tak samo, zwłaszcza, że po prostu nie było nigdzie wspomniane o tym, że ten trening trwa pół roku, po prostu na samym pakowaniu ciastek i naklejaniu naklejek na woreczki, więc jeszcze takie nawet sprawdził to w umowie i tam nie było nic w ogóle o tym wspomniane. Więc troszeczkę się zdziwiłam, no i on powiedział, że ta zmiana, którą miałam w tym tygodniu w środę, jest moją ostatnią i będziemy mieć rozmowę. No i już mi się zaświeciła lampka, że chyba będzie faktycznie koniec, no bo wcześniej po prostu też miałam troszeczkę tych przebojów już z tą firmą i takie miałam mieszane troszeczkę odczucia. Nie wiem, czasami miałam po prostu wrażenie, że ten właściciel tego sklepu to jakoś tak różnie mnie odbiera, chociaż nic po prostu złego nie zrobiłam, bo ja jakby nie miałabym gdzie nawet popełnić specjalnie tego błędu, musiałam się nauczyć tylko wiązania wstążek, bo ja nawet nie dotykałam kasy i ja nie dotykałam pieniędzy, więc nawet żeby, wiecie, żebym przy obliczeniach gdzieś się coś pomyliła, po prostu nie było na to szansy, żeby on był na przykład w plecy za coś tam. No i przyszła środa. No i pierwsze, co zauważyłam, to, że zniknęło ogłoszenie o pracę wiszące na drzwiach, które pojawiło się w czasie, kiedy ja poprosiłam o więcej zmian, bo przypominam, że ja pracowałam 2 razy w tygodniu. Moja umowa tak mówiła, że mam pracować 2 razy w tygodniu, a od jakiegoś czasu mam tylko zmiany raz w tygodniu albo raz w ogóle na 2 tygodnie. Więc chodziłam sobie tak, wiecie, hobbystycznie bardziej ostatnio. No i to właśnie to było pierwsze, co zauważyłam. No i po prostu w międzyczasie, kiedy tam z tyłu naklejałam naklejki, to zauważyłam też, że po prostu ten właściciel przegląda sobie CV. Więc już po prostu wiedziałam, że to faktycznie będzie koniec, że to już będziemy się raczej żegnać. Co się zdziwiłam, to dziewczyna, z którą pracowałam, nic o tym nie wiedziała, bo ona nawet nic o tym nie wspomniała. Oni w ogóle wszyscy do mnie mówili tak, wiecie, normalnie, jak każdego dnia, kiedy przychodziłam do pracy. No i już jak po tej zmianie on wziął mnie na rozmowę, która trwa pół godziny, chociaż to mogło być załatwione w ciągu 5 minut, bo on przez pół godziny gadał o tym samym i usłyszałam o tym, że on widzi, że ja bym chciała pracować więcej, ale jego sklepik jest bardzo mały, że on nie jest w stanie jest mi jakby zapewnić więcej tych zmian, gdzie po prostu ja jakby po części rozumiem, bo ten sklep jest otwarty od środy do soboty, ale moja po prostu mowa mówi, że przynajmniej 2 dni, czasami 3,
Mam być w sklepie, gdzie po prostu to był właśnie ten jeden dzień. No, że on nie jest w stanie mi tego zapewnić, że on nie jest mi tego zapewnić, że może w innym sklepie byłoby lepiej, że ja wtedy mogłabym się bardziej rozwijać językowo, że nie umiem się komunikować z ludźmi. Wydaje mi się, że po prostu ja z nim specjalnie nie rozmawiałam, ale to też dlatego, że on dla mnie jest moim szefem i ja z nim o pogodzie nie będę rozmawiała, no bo po prostu nie umiem, a po drugie, no jakby. To czasami jak ja do niego mówiłam, czy nawet się pytałam o coś, to po prostu to była taka jednostronna rozmowa, to po prostu odpowiedź była półsłówkowa albo jedno zdanie, na które po prostu nie było można, jakby dalej, za które dalej byłoby można po prostu pociągnąć za temat, żeby wiecie, było można pogłębić tą rozmowę, że nie rozmawiałam z klientami. Nie wiem skąd on to wywnioskował. Bo on nigdy nie był z przodu, nie widział mnie, jak pracuję z przodu sklepu. A ja też jestem taką bardziej osobą, która no jest cicha, no specjalnie dużo nie gada. Ja też nie lubię tak dużo po prostu nawijać. Ale kiedy na przykład dziewczyna, z którą pracowałam na zmianie, była zajęta innym klientem, a ktoś miał po prostu przy ciastkach jakiś problem, jakieś pytanie, to normalnie po prostu podchodziłam i odpowiadałam na te pytania. Więc to nie było tak, że po prostu miałam tych ludzi za przeproszeniem w dupie. To, co mogłam zrobić, to robiłam. Jeśli nie mogłam, to po prostu prosiłam, żeby poczekali, pójdę się upewnić, zapytam i potem przychodziłam po prostu z odpowiedzią. No i ten koleś po prostu przez pół godziny gadał dokładnie to samo. Zapytałam się, co mam zrobić z tym fartuchem, tą chustką, to powiedział, że żebym wyprała i żebym przyniosła. To powiedziałam, że przyniosę w takim razie do sklepu, że pożegnam się wtedy z dziewczynami. A on mi powiedział, że ja nie muszę przychodzić do sklepu, żebym po prostu tam z tyłu, jak się wchodzi do tej kuchni, to, żebym po prostu powiesiła to na tych drzwiach byle jakiego dnia, żeby nie muszę przychodzić do sklepu. Więc dla mnie to w ogóle już tak trochę chamsko brzmiało, bo potem jak wyszłam z tego sklepu, z tej rozmowy, podziękowałam za dostanie tego doświadczenia i tam, bo jednak te pół roku to pół roku mam teraz w kieszeni. I Nori, która ze mną pracowała tego dnia, napisała do mnie wiadomość i zapytała, czy wszystko w porządku, dlaczego ja miałam rozmowę z tym właścicielem. No i powiedziałam, odpisałam jej, że wychodzi na to, że dzisiaj jest mój ostatni dzień. I ona po prostu była w takim szoku. Ona powiedziała, jak to? Przecież nikt nas nawet nie poinformował, nawet nie byłyśmy w stanie przygotować takiego, wiecie, pożegnalnego prezentu. I powiedziałam, że no, ten prezent nie jest najważniejszy, że jest mi przykro trochę, że jakby nie jesteśmy w stanie pożegnać się twarzą w twarz, że nikt mnie wcześniej nawet nie uprzedził. No, ale po prostu stało się, co się stało. Napisałam też właśnie do tej Micho. Micho miała te same po prostu takie mieszane odczucie, że jak to. No i wydaje mi się po prostu, napisałam jej, że wydaje mi się, że po prostu właściciel tego sklepu znalazł sobie drugą osobę, może lepszą, może która mówi lepiej po japońsku, z którą on będzie mógł sobie lepiej porozmawiać z tyłu. Bo ja po prostu przychodziłam pracować, a nie po prostu gadać. No i wczoraj byłam na tym sprzątaniu klasy u Tomo w przedszkolu i rozmawiałam z taką swoją znajomą, z taką mamą z przedszkola. No i powiedziałam jej, bo już wcześniej mówiłam jej, że chyba nic z tego nie będzie. I powiedziałam jej, że ogółem, nawet w tych takich małych sklepikach, oni powinni poinformować mnie miesiąc przed zwolnieniem, że po prostu zbliża się koniec, a tutaj to zostało jakby zrobione to na ostatni moment i ona powiedziała, że on może przez to gadał te pół godziny, bo on może myślał, że ja będę naciskała na to, że ja chcę jeszcze pracować ten miesiąc, że ja mam szansę, że mam do tego prawo. Ja o tym nie wiedziałam, bo to po prostu moja pierwsza praca tutaj. On jakby tych zasad mi nie wyjaśnił w tym sklepie. Ta umowa, którą ja mam, ona też jest jakby pisana na kolanie. A kasę, którą dostawałam, nie dostawałam na konto, tylko po prostu do ręki.
Więc powiedziała, że może właśnie chodziło o to, że on myślał, że ja po prostu będę naciskała na to, że zostanę w tym sklepie. No i też, że byłam, w końcu trafiłam do szkoły językowej, bo te zmiany też się trafiały w takie dni, kiedy ja miałam mieć szkołę w Shimizu, ale niestety nie mogłam do niej chodzić, chociaż piątki nie były tymi dniami takimi wyznaczonymi moimi do pracy, gdzie tylko mówiłam, że czasami mogę sobie przychodzić. I porozmawiałam ze swoją nauczycielką i z taką jakby wiceprezeską tego stowarzyszenia, bo te panie są też od tego, żeby supportować Cię przy właśnie rozwijaniu się w Japonii, szukaniu pracy, nie tylko z samej nauki języka, ale po prostu wspierają Cię w całym po prostu tego, w tym procesie odnalezienia tego życia w Japonii. No i ona powiedziała, że pierwsze co jej się zaświeciło, no to przecież ja dostałam odpowiedź o tej pracy rok po aplikacji, więc to był po prostu pierwszy taki minus, ale potem myślała, że może wszystko się ułoży, że może ten koleś po prostu faktycznie tak nie ogarnia, ale po prostu po kilku razach, jak przyszłam i opowiedziałam, co się tam u mnie dzieje, jak nie było mnie na zajęciach, no to powiedziały, że faktycznie coś jest z tym miejscem nie tak, bo normalnie duże firmy, nawet takie jak Kombini, 7-Eleven, Lawson czy Family Mart, duże firmy mają swoje protokoły, mają swoje zasady, których się po prostu trzymają, więc miesiąc przed na przykład będą Cię... Coś tu piszcze, zaraz muszę zobaczyć, pewnie kuchenka. Że nie wiem co to było, nie wiem co to piszczało, bo kuchenka normalnie działa, pralka też się pierze. Rano piszczała, bo zapomniałam odkręcić kurek od wody, żeby woda się tam napuściła do środka. Więc powiedziała mi, że najprawdopodobniej jest po prostu coś nie z tym miejscem nie tak. Może miał jakieś tam swoje inne powody, dlaczego mnie zatrudnił, dlaczego mnie też tak długo trzymał, bo też wydaje mi się, że gdyby mnie nie chciał, gdyby mu się nie podobała moja praca, to powinien mi po prostu zwolnić od samego początku, powiedzieć mi nara i tyle, zamiast po prostu też zawracać mi głowę. Powiem wam, że na początku było mi przykro, ale może też nie z tego względu, że straciłam tą pracę, bo ta praca też nie była jakoś super specjalnie ambitna, ani nic z tych rzeczy, tylko po prostu chodzi o ten stres po prostu szukania samej tej pracy, no bo już przez, jak myślę sobie o tym telefonie, że muszę rozmawiać znowu z tą osobą przez telefon, która po prostu będzie mówiła do mnie bardzo szybko i ja nie będę w stanie zrozumieć, coś się gdzieś zatnie, Tomo coś gdzieś do mnie powie, to po prostu ręce mi się trzęsą. No ale będziemy próbować, chyba przy następnej okazji po prostu spróbuję aplikować do tej kombini, bo kombini ma bardzo takie godziny dość elastyczne. A zwłaszcza, że Tomo teraz będzie zaczynał tą ostatnią klasę przedszkola, więc będzie miał też dużo eventów, jakichś specjalnych spotkań z rodzicami, więc wydaje mi się, że spróbuję aplikować tam, a potem po prostu zobaczymy, gdzie mnie tam poniesie, więc że tak powiem, nowy dom, nowe doświadczenia, nowy początek, trochę bałaganu, ale po prostu no nie będę się tym przejmować, no nic po prostu nie zrobię. Jest to pierwsza sytuacja w życiu, gdzie zostałam tak potraktowana, a pracowałam w różnych miejscach, w różnych państwach i chyba tutaj w Japonii było po prostu takie jedno większe nieporozumienie. Więc to będzie tyle w tym filmie. Wybaczcie, że on jest taki trochę, wiecie, jest dużo zamieszania, ale no naprawdę, ja nie wiem, gdzie są moje rzeczy, nie wiem, gdzie jest mikrofon, nie wiem, gdzie jest mój statyw, nie mogę znaleźć połowy rzeczy jeszcze w mieszkaniu, jest troszeczkę bałagan, więc spotkamy się po prostu przy kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, pa pa!